od 2009 roku zaczęliśmy przygotowania, korzystając z rządowego programu Radosna Szkoła. Zwracam się do rodziców, że w zasadzie każda szkoła mogła uzyskać dofinansowanie w kwocie mniej więcej 12 tysięcy złotych, co mniejszym uczyniły w ciągu tych lat od 2009 roku do 2011, w zasadzie do 2014. Wszystkie szkoły skorzystały z tego dofinansowania, przez co oczywiście nie tylko wzbogaciły się poszczególne miejsca zabaw, ale również inne miejsca, które w szkole funkcjonują są z przeznaczeniem dla dzieci sześcioletnich, na przykład świetlice szkolne. Oczywiście w ramach tego programu nie tylko korzystano ze środków związanych z dofinansowaniem, ale również ze środków, które takie slepiej wam świecimy prosto w oczy. Ale również ze środków, które są które pochodziły z funduszy szkolnych. Pani Anno? Jeszcze dalej? Drugim programem ważnym, istotnym dla funkcjonowania klas 1-3 był program, z którego Grudziądz skorzystał, mianowicie zainstalowano tablice interaktywne. Skorzystano z takiej okazji, że czy to finansowano ze strony miasta w kwocie, która tu jest wyświetlona, czyli ponad 248 tysięcy, pozyskano środki w kwocie ponad 740 tysięcy. Razem projekt był wart prawie milion. Dzięki temu pozyskano 82 tablice interaktywne. Chcę Państwu zaznaczyć, że bardzo istotnym elementem realizacji tego programu z kolei było to, że właściwie zainstalowano w każdej klasie, w której odbywa się nauczanie zintegrowane, we wszystkich grudziąckich szkołach, nie pomijając szkolnictwa specjalnego. Zatem jest to ważne, dlatego że jak Państwo wiecie i być może Państwo, którzy jesteście na sali, nie doświadczacie tego, bo jesteście z pokolenia już internetowego, komputerowego, ale starsi ludzie mają często opory z włączeniem, z obsługą komputera. Natomiast okazuje się, że mały człowiek, który wyrasta w tym środowisku, dla niego jest to rzecz tak naturalna, tak jest tam z tym komputerem obyty, że bez żadnego problemu funkcjonuje i potrafi korzystać z dobrodziejstw tego sprzętu w szkole. Myśmy doświadczyli tego wielokrotnie, kiedy byliśmy na różnych lekcjach, kiedy mali nasi uczniowie prezentowali swoje możliwości, to naprawdę, proszę mi wierzyć, ta obsługa była dokonywana w sposób perfekcyjny, zdecydowanie lepszy niż to się odbywa w relacjach komputera ze starszą osobą. Zatem jest to pomoc bardzo istotna, ważna, dlatego że bez tego już w tej chwili trudno, myślę, nauczać w sposób nowoczesny. Ponadto jest możliwość dokonywania poprzez tablice interaktywne na przykład takich działań, do których potrzebny byłby osobny sprzęt. Bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład przy mocy tegoż sprzętu, tych tablic interaktywnych, jest możliwość nagrania występu czy recytującego wiersz i omówienia tego później na lekcji. Zatem jest to pomoc naprawdę niezwykle przydatna. Dodam tylko jeszcze, że do każdego zestawu, który znalazł się w szkole, został dodany wizualizer, czyli taki sprzęt, dzięki któremu można pokazać każdy przedmiot, również przestrzenny, rzucając jakby obraz tego przedmiotu na ścianę. Proszę Państwa, oczywiście nasze szkoły przygotowywały się do przyjęcia sześciolatków również poprzez różne działania promocyjne i te działania między innymi, bo taki program jest jeszcze
przyjazna szkoła dla sześciolatka realizowany i między innymi szkoła podstawowa numer 3 uzyskała taki certyfikat. Tu między innymi mamy właśnie ten certyfikat, który szkoła podstawowa numer 3 uzyskała, ale inne działania promocyjne to proszę Państwa, właściwie w każdej szkole funkcjonują takie tablice informacyjne umieszczane na holu, które informują rodziców, czy w jakiś sposób zachęcają do tego, żeby dzieci sześcioletnie zapisywać do klas pierwszych. Istnieją też różnego rodzaju plakaty, rozdawane są ulotki informacyjne, również z tą wiedzą specjalistycznej, o której za chwilę pani psycholog nam też powie, informujące o możliwościach, ale również przełamujące pewne bariery stereotypowe dotyczące dziecka sześcioletniego. Myślę, że bardzo istotnym elementem działań promocyjnych są drzwi otwarte, które szkoły nasze realizują, ponieważ w ramach takich szkół, a mówię to nie z teorii, a z praktyki, dlatego że w wielu takich drzwiach otwartych uczestniczyłem, pokazywana jest szkoła od wewnątrz, ale taka szkoła funkcjonująca na co dzień, taka szkoła, w której uczeń ma różne, czy sześciolatek ma różne miejsca, do których może przyjść, dowiedzieć się, również jego rodzic, dowiedzieć się, jak szkoła funkcjonuje, co oprócz nauki również operuje, bo szkoły nasze, chcę powiedzieć, to nie tylko nauka, oczywiście nauka jest najważniejsza, ale to również i różne możliwości, które szkoła proponuje w czasie pozaszkolnym. No to są również różne artykuły w ramach działań promocyjnych, to są również różne artykuły, które ukazują się w miejscowej prasie, również jest współpraca z lokalnym radiem, a także z innymi mediami. Tu przykład artykułu, jeśli się nie mylę, to z Nowości akurat. Bardzo istotnym też elementem promocji szkół to są otwarte lekcje dla przedszkolaków, które prowadzone są w szkołach podstawowych, a także, jak Państwo wiecie, jest strona, jest takie miejsce na stronie internetowej ministerstwa, na której można zasięgnąć szczegółowych informacji na temat sześciolatka w szkole. I w szkołach są z reguły na stronach internetowych szkół, są linki do tejże strony, także można również w ten sposób pozyskać ciekawe, niezbędne informacje. Również nasze szkoły proponowały, czy wysyłały takie indywidualne zaproszenia na spotkania rodziców po to, żeby przekazać pełną, rzetelną wiedzę na temat tego, jak sześcioletnie dziecko odnajduje się w szkole podstawowej. No i tu Państwo macie różne inne informacje na temat działań, które podejmowane są przez szkoły, na zebraniach z rodzicami, na stronach internetowych szkół, a także kierowane pisma do przedszkoli, żeby zainteresować odpowiednio rodziców, ale myślę, że nasze przedszkole nie potrzeba zachęcać, one same z taką inicjatywą z całą pewnością wychodzą. Proszę Państwa, i kilka tutaj takich fotografii, slajdów, które pokazują, jak to się rzeczywiście dzieje w szkołach i myślę, one obrazują w sposób bardzo ważny, jak te nasze szkoły są przygotowane. Między innymi tu jest taki element, który pokazuje, jak jest realizowany program Owoce w Szkole dla dzieci klas 1-3. Tu akurat mamy zdjęcia z drzwi otwartych w Szkole Podstawowej numer 3. Również 3. Tu proszę, może chwileczkę, chociaż... proszę zobaczyć, to jest właśnie ta tablica interaktywna.
za pomocą tych tablic jeszcze może dwa zdania. Można wyszukiwać również ciekawe informacje. One uczą również także pisania, odnajdywania różnych informacji, a więc czegoś, co w dzisiejszym świecie jest też bardzo istotne, żeby umiejętnie korzystać z informacji. My nie całą wiedzę musimy posiadać w naszej głowie, ale musimy wiedzieć, gdzie informacje powinniśmy poszukać. I ta wiedza jest jednym ze standardów, czy może ten element jest jednym ze standardów egzaminacyjnych. To akurat w szkole numer 5 właśnie mamy tablicę interaktywną i to tu akurat jest jakaś prezentacja, która dokonywana jest na sali gimnastycznej. Różnego rodzaju plakaty w szkole podstawowej numer 3. A także z drzwi otwartych kilka slajdów. Pani Anno, poprosimy, to jest akurat 16. To jest akurat przykład z kolei zaproszenia na drzwi otwarte. Wybraliśmy te, tu jest informacja, która przekazywana jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 1 w Niszku. Chcemy pokazać Państwu różne informacje, żebyście Państwo mieli przegląd tego, jak to wygląda na terenie, jak to wygląda na terenie miasta. Dalej. Proszę Państwa, to akurat może być. To jest akurat, to był slajd z drzwi otwartych właśnie, które obrazują, pokazują dokładnie, jak szkoła funkcjonuje. Proszę Państwa, od 2 lat realizujemy takie przedsięwzięcie bardzo istotne, targi edukacyjne dla 6-latków. Pani Anno, tu jest zaproszenie, przykład zaproszenia na targi edukacyjne 6-latek w przedszkolu i w szkole. Drugi raz jako cykliczną już imprezę proponujemy naszym nauczycielom, ale zapraszamy również rodziców chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w tej imprezie. Natomiast te targi edukacyjne są adresowane dla nauczycieli również dlatego, że w ramach targu proponujemy naszym nauczycielom różnego rodzaju warsztaty. Tu one oczywiście już nie będziemy Państwu pokazywać, bo tych warsztatów jest akurat w tym roku 7, jak Państwo widzicie, 13 kwietnia tegoż roku, obecnego roku. Zorganizowane zostaną takie targi edukacyjne i ażeby nadać też rangę temu, ale bardziej, żeby znaleźć miejsce odpowiednie, stosowne, o odpowiedniej wielkości, organizujemy to w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na ulicy Sienkiewicza, tak żeby móc pomieścić rzeczywiście wszystkie chętne osoby, które chcą w tych targach wziąć udział. Przypominam, że również nasi nauczyciele doskonalą się w ramach tych targów edukacyjnych. Proszę Państwa, to takie podsumowanie, pokazujące, może nie przywiązujmy się do tych pojedynczych liczb, ale te, które pokazują razem, jak to wygląda w poszczególnych latach. Otóż proszę zobaczyć, że w roku szkolnym 9-10 sześciolatków mieliśmy zaledwie 16, za rok już było 66. W obecnym roku szkolnym tych sześciolatków jest 185. Oczywiście z różnym, jak Państwo widzicie, rozłożeniem poszczególnych szkół, tak? Wynika to może z tego, że bardziej środowisko było podatne na zachęty, które szkoły czyniły, na tę promocję, która była do rodziców adresowana. Niemniej jednak, jak Państwo widzicie, gdyby porównać tylko 2 lata wstecz, to jest 3-krotny wzrost liczby sześciolatków zapisanych w oddziałach klas pierwszych. Zatem jest to postęp dosyć spory. Żeby Państwu nauczyć, jak to wygląda obecnie, to do chwili obecnej jest zapisanych 156, musiałem chwilę trochę bliżej podejść. 156, a zatem możemy liczyć, że ta liczba magiczna tegoroczna zostanie przekroczona. Bardzo proszę. To są takie liczby, bo jedna sprawa jest
ważna, że tych dzieci, tych roczników jest coraz więcej. Czyli to się nie przekłada, że tych dzieci coraz więcej idzie do szkoły. Nie, ale... Nie, bo nawet chociażby na podstawie całego kraju te dane spadają. W zeszłym roku dzieci miały pójść też do szkoły jako sześciolatki i poszło zaledwie 18% tych dzieci. Proszę Państwa, ale proszę zauważyć, że w tej chwili ta decyzja o posłaniu sześciolatka do szkoły leży po stronie rodzica, tylko i wyłącznie. A zatem my nie możemy mówić o tym, jak rocznikami one powinny, tak? Bo chcę powiedzieć, że my na przykład z demografii, którą mamy zobrazowaną, wynika, że mamy około 900 urodzeń każdego roku. Liczby wahają się w przedziale od 850 do 980. Niemniej jednak te liczby to są tylko sześciolatkowie, którzy z własnej nieprzymuszonej woli zostały posłane przez swoich rodziców, mimo że takiego obowiązku nie było, nie został przecież przez ministra edukacji narodowej nałożony. No tak, ale dzieci jest z roku na rok było coraz więcej, bo 2008 rok to są dzieci z tak zwanego boomu, gdzie coraz nie, więcej jest. Nie, absolutnie, absolutnie, proszę Państwa. Ale nie jest, bo 400 tysięcy było z roku 2007, a 450 tysięcy tak, proszę. Dobrze, ale to proszę zauważyć, że Pani mówi o liczbach, które dotyczą całego kraju. Ja mogę jedynie posługiwać się i chcę posługiwać się liczbami, które dotyczą naszego miasta, tak? Zatem zapewniam Panią, że ilość urodzeń nie zwiększa się, wprost przeciwnie. Istnieją wahania, jeśli chodzi o urodzenia z poprzedniego roku do następnego, w granicach 60. Inną stronę. My nie mamy, mamy mniej więcej status quo różniący się plus, minus 60-70 dzieci więcej. W stosunku do 13 do szkół podstawowych, masowych, ja nie mówię o specjalnych, to jest naprawdę żadna liczba, która by świadczyła o tym, że zwiększa się ilość dzieci, tak? Bo my nie odczujemy nawet wzrostu dzieci o 150 przy tej ilości szkół. No to już mi o to chodzi, że no, jednak rodzice no, nie posyłane, nie zwiększa się ta liczba posyłanych dzieci, mimo że już od 5 lat możemy mówić o tej reformie, od 5 lat jest nagłaśniane, jest to już teraz tak gwałtownie nagłaśniane, a rodzice nadal no, nie posyłają większej ilości. Dobrze Państwa, może tak, ustalmy jedną rzecz. To są liczby, które my dysponujemy i które nie są przez nas inwigilowane, tylko wynikają z wyliczeń z systemu informacji oświatowych, czyli systemu, który obowiązuje w całej Polsce i w którym nie da się niczego innego przekazać. Trudno mi polemizować z tym, co się dzieje w kraju, bo ja jakby no, nie za bardzo mnie interesuje, co się dzieje w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, natomiast jak najbardziej mnie interesuje oświata grudziądzka. I to są twarde liczby i twarde dane. Może tak, zostawmy tę dyskusję na koniec, dobrze? Dlatego, że no, jak możemy dyskutować z liczbami, skoro one są takie, a nie inne? Proszę Pani Anno. Proszę Państwa, tak wyglądają między innymi sale zabaw dalej. To jest w ośrodku numer 1, ale też za chwilę w innych naszych szkołach. W szkole podstawowej numer 3 również. W szkole podstawowej numer 4, proszę zobaczyć, one są jak najbardziej przystosowane do tego, żeby dzieci mogły swobodnie funkcjonować, żeby miały też czas i miejsce przede wszystkim na relaks. Proszę Państwa, chętnie podejmiemy dyskusję, naprawdę. Nie uważamy, że to, co Państwu przedstawiamy, to są oczywiście pewne informacje i możemy dyskutować na temat tych informacji, tylko żebyśmy może wysłuchali jednej strony, a za chwilę może druga strona się również wypowie. Kolejny slajd. W piątce proszę zobaczyć, tak wyglądają te przygotowane miejsca zabaw. Szkole podstawowej numer 9, 18. No nie chcieliśmy umieszczać wszystkich zdjęć, bo byłoby tego
zdecydowanie za dużo w zespole szkół ogólnokształcących. Coś numer jeden w Mniszku. Numer dwa na Rządzu. Numer trzy na Strzemięcinie. Numer cztery na Żeromskiego. Numer 5 na Lotnisku. I proszę Państwa, kilka też przykładów sal gimnastycznych. Oczywiście tak wszystkie sale nie wyglądają, ale zmierzamy do takiego standardu. I chcę Państwu powiedzieć, że co roku jakąś jedną, bądź nawet dwie sale realizujemy po to właśnie, żeby stworzyć odpowiednie miejsca do uprawiania nie tylko ruchu, ale również i sportu różnego rodzaju dla naszych dzieci. Mając na uwadze i wiedząc o tym, jaki to ważny element kształcenia i wychowania dziecka. Przygotowane są również stołówki, tu w ZSO-3 pokazane, myślę, że ZSO-5 na lotnisku, a także świetlice. No i taki na koniec może rzut oka na toalet. Proszę Państwa, oczywiście jeśli chodzi o świetlice, bo to istotne, to tu macie Państwo również strony internetowe poszczególnych naszych szkół, ale gdybyście Państwo chcieli, to oczywiście w Google'ach możecie sobie znaleźć, gdybyście nie zapamiętali. Proszę Państwa, gdybyście Państwo mieli wątpliwości co do tego, czy zostawić dziecko w szkole, to również chciałbym zapewnić, że odpowiednia opieka w świetlicach naszych szkolnych zostanie zorganizowana, tak żebyście Państwo nie mieli tego przeświadczenia, że gdyby było dziecko w przedszkolu, bo myślę, że i to też jest ważny element podejmowania decyzji, że gdyby było w przedszkolu, to byłoby pod opieką dłuższy okres czasu. Jak będzie w szkole, to będzie pozostawiane same sobie. Na pewno tak nie będzie. Na pewno nasze świetlice szkolne podejmą wysiłek zaopiekowania się, zainteresowania, być może rozwijania również różnego rodzaju talentów, umiejętności, które w każdym dziecku przecież drzemią. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.